Cześć, z tej strony Simona. Zapraszam Cię na 30-minutowe wyzwanie Fat Burning. Gotowy na spalenie niezbędnych kalorii? Zaczynamy! Nasz trening oczywiście zaczniemy sobie rozgrzewką. Leciutki truchcik. Uśmiech na twarzy, dużo energii. 30-minutowe spanie przed nami. Rozgrzejemy całe ciało. Zacznijmy krążenia do przodu. Możesz oczywiście zrobić to wszystko w marszu. I tył. Tak jest. Na zmianę ręka. Ręce przed sobą. Ugnij. I do tyłu. Jeszcze. 10 pajacy. Świetnie. Przysiad. Dopnij. Siedem, ostatnie trzy, dwa i jeden. Świetnie, dalej truchcik. Na zamienne obroty, tak jest przedramię. Druga strona. Świetnie, wykrok i wróć, zmiana nogi i wróć. Jeszcze po dwa razy. I ostatni. Świetnie. Przysiad, dopnij. Jeszcze trzy. Ostatni. Świetnie. Truchcik. Jak się czujesz? Dzisiejszy trening składa Ci będzie z 10 ćwiczeń. Po każdym będziemy mieli chwilowe przerwy. O wszystkim opowiem za chwileczkę, dokończę tylko rozgrzewkę. Tak jest. Szerokie nogi, przejścia z jednej strony na drugą. Pochyl tułów do kolana, kolano jest zrotowane na zewnątrz, stopa się nie odrywa. Przenieś ciężar ciała z boku na bok. Zostań w centrum. Pogłęb. Prostek plecy. Dopnij. Trzy razy. Góra, dopnij. Góra, dopnij. I jeszcze raz. Do boków. Mocno przejdź. Przenieś ciężar ciała. Tak. Jeszcze. Ostatnie dwa. I centrum. Pogłęb trzy razy. Góra, dopnij. Proste plecy. Dopnij. Ostatni raz. Dopnij. Truchcik. Jeszcze chwila. Rozgrzejmy całe ciało. Tak jest. Kolanko do góry. Lekko podejdź. Na paluszki. Hop. Zepnij łydkę. Tak jest. Po dwa razy. Hop. Jeszcze raz. Mamy. Marsz. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Świetnie. Jak się czujesz? Mam nadzieję, że endorfiny pomału dobijają. Zaczynamy trening właściwy. Tak jak wspomniałam, 10 ćwiczeń, każde ćwiczenie trwa 30 sekund, po czym mamy 30-sekundową przerwę, aczkolwiek troszeczkę ją tam, troszeczkę w niej pomajstrujemy i dodamy małą wrzutkę, ale o tym przy pierwszej przerwie. Pierwsze nasze ćwiczenie zaczynamy od przenoszenia nogi do boku, w podporze, w desce, pamiętajcie o lędźwiach, żeby były zasunięte, przesuwamy nogę tak naprawdę na wysokość dłoni. Oczywiście wersja przeskakiwana również możliwa. Gotowa? No to uwaga, odpalam czas. Pozycja, pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy za 3, 2, 1 i jedziemy. Noga do boku, wersja przechodzona. Leciutko dopnij tej miednicę. Albo wersja
przeskakiwana. Dopnij. Wolę, żebyś zrobiła to dokładnie. Troszkę wolniej. Tak jest. Pamiętaj o lędźwiach, żeby nie były wysunięte, a wsunięte. Do końca walczymy. Świetnie. 30 sekund przerwy, ale wrzucamy 3 razy R skład bądź 3 razy przysiad. Ok, wybierz sama, który zestaw wybierasz. Po czym odpoczynek. Świetnie. Wdech nosem, wydech ustami. Drugie ćwiczenie przed nami będzie cross jack, a więc krzyżujące się nogi. Raz prawa, prawa noga z przodu, raz lewa. Jedziemy. Hop. Krzyżuj. Tak jest. Wersja light z odstawieniem, aczkolwiek wierzę w ciebie, wiem, że dasz radę. Tak jest. Na zmianę. Raz prawa, raz lewa z przodu. Tak jest. Trzymaj. Przerwa, który wybierasz? 3 razy R skład albo 3 razy przysiad. Odpoczynek. Resztę czasu 30 sekund. To jest twoja przerwa. Świetnie. Kolejne ćwiczenie zrobimy w podporze. Będzie to mountain climbing czterokrotne, po czym przejście do skosów. Możesz przejść do pozycji już podpartej. Wdech nosem, wdech ustami. Ostatnie sekundy. Jedziemy 4 razy mountain, po czym hop, skos i drugi hop. Skos i drugi. Raz, dwa, trzy, cztery, skos. I drugi, tak jest. Hop. Kolano do łokcia. Nisko miednica. Hop. Cztery mountain i raz na stronę. Jeszcze chwila. Świetnie. R skład. Bądź przysiad. Świetnie. Odsapnij, wdech nosem, wdech ustami. Zostajemy w parterze przy kolejnym ćwiczeniu. Zrobimy sobie szeroko, wąsko na ugiętych kolanach, po czym przejście do stania. Pamiętaj, aby kolana były minimalnie oderwane nad ziemię. Zachowane wsunięcie lędźwi. Nieopadająca klatka. Zaczynamy. Hop. Przejście. Dopnij. I dół. Raz, dwa, trzy. Szeroko zakończ. Dopnij. I znów. Hop. Góra. Dopnij. Jeszcze chwila. Świetnie. Przysiady bądź R składy. Przerwa. Świetnie. Oddychaj. Wiem, że nie jest lekko. Nikt tego nie obiecywał. Kolejne ćwiczenie będzie kolano po skosie wysoko do góry. Jeszcze chwila. Uwaga. Pozycja. Ostatnie 3, 2, 1. Oby niektóra strona zaczyna. Jedziemy. Wysoko. Praca rękami. Synchronizuj ruch. Lekko ugnij sylwetkę. Stój na lekko ugiętej nodze. Rób to w tempie. Nie zwalniaj, nie przyspieszaj. Jednostajnie. Tak jest. Jedziesz. I góra. Świetnie. Ostatnie sekundy. Trzymaj. R składy czy składy wybierasz? Przerwa. Druga strona. Za chwilę. Odpocznijmy. Pozycja. Przygotuj się. Ustaw sobie dobrze ten wykrok, żeby było ci wygodnie. Pamiętaj, pracuj synchronicznie noga z rękoma, ok? Jedziemy. Hop. Dynamiczna praca. Ona naprawdę
pozwoli Ci utrzymać jednostajne tempo, pomagaj sobie górną częścią ciała. Tak jest. Lekko ugnij nogę, na której stoisz. Jest to dużo wygodniejsze. Tak jest. I góra. Jedziemy. Nie zwalniaj. Trzymaj. Świetnie. Przysiad bądź air squat. Wybierz sam. Odpoczynek. Bardzo fajnie. Kolejne ćwiczenie. Przechodzimy znowu do deski. Pozycja podparta. Tym razem będziemy z pozycji deski wychodzić jedną ręką po skosie do piszczeli. Powrót do pozycji deski. Pamiętaj o lędźwiach. Nie mogą się zapadać ani być wyprószone, ok? Ostatnie sekundy. 3, 2, 1. Jedziemy. Deska. Najważniejsza deska. Pamiętaj, nie opuszczaj za nisko. Nie puszczaj lędźwi. Muszą być wsunięte. Jeszcze. Wysoka miednica. Ręka po skosie. Trzymaj. Świetnie. Air squat bądź zwykły przysiad. Bardzo dobrze. Jak się czujesz? Ostatnie trzy ćwiczenia przed nami. Będzie tak zwany kankan z klaśnięciem pod kolanem. To jest w cudzysłowie, zwężamy ręce, zbliżamy, ok? Wytrzymaj, będzie przerwa już niebawem. Wdech nosem, przytrzymaj wydech ustami. Jedziemy, pamiętaj, wersja ułatwiona z przechodzeniem, wtedy ewidentnie dotknij się rękami pod kolanem. Wersja przeskakiwana. Tak jest. Trzymaj tempo. Jeszcze chwila. Trzymaj. Czas ucieka. Świetnie. Air squat 3 razy, bądź przysiad 3 razy. Świetnie. Odpocznij. Wiem, wiem. Jest to intensywny trening, ale spalanie na tym polega. Kolejne ćwiczenie. Jesteśmy na szerokich nogach, lekko ugiętych. Cios. Cios. 4 razy, po czym wyjście do goryla, powrót, ok? Przygotuj się, 3 sekundy. 4 ciosy, goryl, jedziemy, hop. I znów, hop. Jeszcze. Pamiętaj o skręcie. Skręcie tłowia, skręcie lekko naszych nóg. Tak jest. Jeszcze. Ostatnie sekundy. Bardzo dobrze. Przysiad bądź skład. 3 razy. Ostatnie ćwiczenie przed naszą przerwą, ponieważ mamy dwie serie takiego zestawu. Jest w pozycji leżącej. I uwaga, zrobimy sobie łokieć, kolano. Ok? Oddychaj. Uwaga, 5 sekund, pozycja, ręce pod głowę, nie ciągnij za kark, uwaga, jedziemy, na zamiennie, wyprostowaną nogę, kładź bardzo nisko do ziemi, możesz nawet dotknąć ziemi, ale nie odbijaj, łokieć, do kolana przybliżamy, noga prosta jak najwyżej, nie zatrzymujemy ruchu tu, chyba że Twoje lędźwia tego nie wytrzymują, to oczywiście, możemy lekko zamienić to ćwiczenie i zrobić go z nogami wyżej. Świetnie. Pierwsza część dobiegła końca. Jak się czujesz? Odpocznij, minutka przerwy przed nami. I jeszcze jedna runda. Damy radę, prawda? Tak jest. Łyczek wody. Musimy uzupełnić płyny. Identyczny zestaw z dowolnością wyboru w międzyczasie, w tych przerwach. Czy robimy air, składy bardziej dynamiczne, czy statycznie przysiadek. Zauważyłeś? Robię na zmianę przysiad
i przysiad wyskok, także możesz skorzystać z tej mojej podpowiedzi. Pół minuty przerwy. Druga runda, niezmiennie taka sama. Zacznijmy sobie od przeskoków bądź przenoszenia nogi do boku, ok? Ostatnie sekundy, 10 przed nami. Wykorzystaj jeszcze ten czas na odpoczynek. 5 sekund, uwaga! Zaczynamy za 3, 2, 1, do roboty. Druga seria. Przenoś nogę. Chciałabym, żebyś kładła ją blisko dłoni, ok? Żeby nie było tego, wtedy kolano mamy niestety, ale w złej pozycji. Mamy oderwaną piętę, a chciałabym, żeby pięta była cała przytwierdzona do podłoża. Dalekie wyjście. Niska miednica. Tak jest. Trzymaj. Świetnie. Przysiad, chair squat. Zacznę od przysiadów. W drugiej przerwie będą air squaty. Odpocznij. Będzie cross jack. W drugim ćwiczeniu, czyli skrzyżowane nogi. Pamiętaj o zmianie. Raz jest prawa, raz jest lewa z przodu. Oddychaj. Uwaga. 3, 2, 1. Gotowa? Jedziemy. Hop. Tak jest. Pamiętaj, wersja ułatwiona. Jeszcze. Tak jest. Ręce nad głowę. Spotykają się w centrum. I jedziemy. Air squat. Jak obiecałam, tak zrobię. 3 razy. Świetnie. Odetchnij. Idziemy do parteru. Będzie mountain climbing. 4-krotnie, po czym skosy, łokieć do kolana. Przejdź do parteru. Pamiętaj o lędźwiach. Wiem, że dużo o tym wspominam, ale jest to bardzo ważna kwestia. Musimy zassać miednicę. Uwaga. 4 razy mountain climbing. Hop. Łokieć, kolano. I znów. Tak jest. Nie poddawaj się. Łokieć, kolano. Jeszcze. Pod klatkę, kolano pod klatkę, mocno. Trzymaj ostatnie sekundy. Świetnie. Przysiad bądź air squat. Odpocznij, mamy 17 sekund przerwy przed nami. Szeroko wąsko na ugiętych nogach, po czym przejście do wyprostu. Kolana minimalnie oderwane od podłoża. Ustaw się. 3 sekundy. 2, 1 i zaczynamy. Raz, 2, 3, 4. Ugięte nogi. Dopnij i przód. Hop. Dopnij. Przód. Hop. Jeszcze chwila. Dopnij. Pamiętaj o lędźwiach. Zasane. Dopnij. Świetnie. Trójeczka. U mnie air squaty. Świetnie. Będzie kolano do skosu. Oddychaj. Możesz się oczywiście napić, jeżeli tylko zdążysz. Ale połowa właśnie mija tej serii, więc wytrzymaj. Uwaga, kolanko po skosie, stabilna pozycja, ugięte nogi, praca rąk, synchronizacja. Uśmiech, tak jest, trzymaj, robisz to dla siebie, mocno, z energią, dynamicznie, pozwól się zmęczyć. Tak jest, fat burning, podpalamy zbędne kalorie, jedziesz. Wysoko, wysoko. Tak jest.
Cały czas ugięta prawa noga. Skład bądź przysiad. Brawo. Druga strona przed nami. Wdech nosem, wydech ustami. Jak się bawisz? Tak myślałam. To tak jak ja. 10 sekund. Uspokój się lekko. Stabilizuj. Pozycja. 3, 2, 1. Do dzieła. Hop. Dynamicznie. Cały czas ugięta noga. Wiem, że ona pali. Czworogłowy uda daje o sobie znać. Ale to dobrze. O to chodziło. Jedziemy. Tak jest. Jeszcze chwila. Pracuj. Odpoczynek. U mnie 3 przysiady. Bardzo dobrze. Odsapnij. Przejdziemy przez deskę. Będzie ręka o piszczel. Zanim wejdziesz do parteru, mamy jeszcze 10 sekund. Głęboko oddychaj. Wdech nosem, wydech ustami. Pozycja. 3 sekundy. Lędźwia. Szerokie nogi. Jedziemy. Hop. Powrót. O piszcze. Hop. Wysoka miednica. Daleko sięgnij ręką. Jak najdalej w kierunku buta. Tak jest. Trzymaj. Wiem, że to nie jest łatwe. Barki już palą. Ostatnie sekundy. Bardzo dobrze. No to R skład. Ok, 3 razy. Świetnie. Kankan przed nami w wersji przechodzonej bądź przeskakiwanej. Wdech nosem, wydech ustami. 9 sekund. Uwaga. 3, 2, 1. Do dzieła. Jedziemy. Hop. Ręce skierowane pod kolano. Wysokie kolanko. Przeskakujemy bądź przechodzimy. I tu już dotykamy rękami, ok? Trzymaj. Przeskakuj. Bardzo dobrze. 3 razy R skład. Chwilowy odpoczynek. Kolejnym naszym ćwiczeniem będą ciosy w dole 4 razy, po czym przejście do goryla. Głęboki wdech i wydech. Zaczynamy 4 razy. Pamiętaj o skręcie tułowia, stóp i przejście goryl. Hop. Tak jest. Wyżyj się. To jest ten moment, kiedy masz dać upust swoim emocjom. Wykorzystaj to. Świetnie. U mnie 3 razy przysiad. Świetnie. Ostatnie ćwiczenie. Łokieć, kolano w leżeniu. Pamiętaj o prostej nodze, o schodzeniu z nią nisko do dołu. Wdech nosem, spokojnie. Wydech ustami. Pamiętaj nie ciągnąć za szyję. Ręce pod głową, tak naprawdę pod uszami. Pozycja. Jedziemy. Lędźwia totalnie przytwierdzone do podłoża. Nie odrywamy. Jeżeli nie jesteś w stanie ich utrzymać w tej pozycji, możesz oczywiście nogi kierować tylko do tej pozycji, ok? Trzymaj. Ostatnie ćwiczenie. Wypychaj nogi, nie kręć kółek. Jeszcze.
Tak jest. Świetnie. Ostatnie. Air squaty. Tak jest, to jest nasza przerwa. Można się napić, można odpocząć. Brawo. Dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Aczkolwiek to jeszcze nie koniec naszego treningu. Musimy zadbać o rozciąganie, które sobie zaraz wykonamy. Uspokój się lekko. Wdech nosem, wydech. To uczucie po treningu, prawda? Wystrzał endorfin. Nic lepszego nie mogło nas spotkać. Bardzo dobrze. Wdech nosem, wydech ustami. Spleć palce wysoko do góry, wyciągnij ręce z obręczy barkowej wysoko. Przed siebie przeciągnij, nie skręcaj tułowia, zostań w centrum. Skręcamy tylko rękę. Druga strona. Kładziemy nogę po skosie. Druga jest wyprostowana płasko. Zadarte tutaj z przodu. Z przodu nasz but. Wypośrodkowujemy naszą pozycję. Trzymamy. Powinniśmy czuć pośladek. Nogi ugięte. Jeżeli jesteś w stanie, zejdź na przedramię. Oddychaj spokojnie, spróbuj rozluźnić ciało. Rozluźnij pośladek. Podeprzyj się, noga do tyłu. Przejdź do leżenia, ręce na wysokości klatki piersiowej. Przeprost. Spięte pośladki, nisko miednica, kości miedniczne jak najbliżej maty. Zaciągnięte barki do tyłu, pamiętaj wysoka szyja, czyli wyjdź mocno w obręczy barkowej i powrót. Jeszcze raz z wydechem góra. Wysoka szyja. Tak jest. Druga noga do przodu, po skosie palce zadarte. Wyśrodkuj pozycję. Najpierw trzymamy tylko prosto. Staraj się rozluźnić mięśnie. Niech popuszczą. Oszukaj ciało. Przejdź na przedramię, jeżeli to jest tylko możliwe, palce zadarte. Jeżeli nie czujesz pośladka nogi ugiętej, wyciągnij nogę jeszcze bardziej do przodu. Podeprzyj się, noga do tyłu, przejdź na podłogę, przeprost. Zadrzyj palce, miednica do góry, pies z głową w dole. Niska pięta. Przysuń ręce w kierunku stóp na prostych stopach, na prostych kolanach. Z wydechem prostujemy krąg po kręgu, sylwetkę. Spokojnie, rozluźnij się, stój na lekko ugiętej nodze, podciągnij kolano. Do góry, jak najbliżej klatki piersiowej. Jeżeli masz gdzieś w pobliżu coś do podparcia, spokojnie można wykorzystać. Ta sama noga, za paluszki do tyłu, zrotuj miednicę, jeszcze bardziej pociągnie czworogłowe nogi ugiętej. Pamiętaj o staniu na lekko ugiętej nodze, a nigdy przeprostowanej. Trzymaj. Pomału odpuść. Druga strona. Powtarzamy. Wysoko kolano do klatki piersiowej. I to samo do tyłu. Zrotuj miednicę. Poczujesz różnicę właśnie w rozciąganiu czworogłowego nogi ugiętej. Szerokie nóżki. Zejdź nisko miednicą. Uwaga, na skos, prawy, lewy bark w dół, głowa w prawo. I druga strona. Jeszcze raz.
i druga. I na zmianę 4 razy. W każdą stronę. Głowa w dół. Wracamy do pozycji stojącej. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz. Wydech. I ostatni raz wdech. I wydech. Ślicznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że wykonałeś swoje zadanie prawidłowo i dałeś sobie 100%. Ja z siebie dałam. Mam nadzieję, że już Cię nakręciłam do ciężkiej pracy. Czekam z niecierpliwością na kolejne nasze wspólne treningi. Do dzieła. Pamiętaj, że zbilansowana dieta, regularne treningi przyniosą swoje rezultaty szybciej niż Ci się wydaje. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.